W tym filmie pomyślimy o różnych sposobach przedstawienia ułamka 7 dziewiątych. Najpierw zobrazuję ten ułamek na rysunku. Przygotowałam wcześniej prostokąt podzielony na 9 części. Biorę 7 z nich. Koloruję na zielono 7 części. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 części zakolorowałam na zielono. Możesz też myśleć o tym prostokącie jako o batoniku czekoladowym, który jest podzielony na 9 równych części, a ty bierzesz czy zjadasz 7 z nich. Pomyślmy teraz, czy 7 dziewiątych możemy przedstawić jako sumę innych ułamków. Na przykład, jeśli bym chciała najpierw zjeść 2 dziewiąte tego batonika, czyli dwa kawałeczki, wkleję sobie prostokąt, jeszcze raz. Czyli najpierw zjadam 2 dziewiąte, dwie części. To ile jeszcze muszę zjeść? Potem na przykład chciałabym zjeść 3 części z 9, czyli 3 dziewiąte. Pomalujemy 3 dziewiąte. To ile jeszcze muszę zjeść, żeby zjeść tyle samo, ile jak poprzednio? Muszę zjeść jeszcze 2 dziewiąte. Dwa kawałki. Widać to łatwo na tych rysunkach. Muszę zjeść 2 dziewiąte. Czyli 7 dziewiątych to to samo co 2 dziewiąte, dodać 3 dziewiąte, dodać 2 dziewiąte. Ma to sens, bo gdy dodajemy ułamki o tych samych mianownikach, czyli tych liczbach na dole, mianownik przepisujemy, a dodajemy same liczniki. 2 dodać 3 to jest 5, 5 dodać 2 to jest 7. Dostajemy 7 dziewiątych. Pomyślmy jeszcze, jak inaczej można zapisać ułamek 7 dziewiątych. Tym razem spróbujmy go rozbić na sumę na przykład 4 ułamków. Zapiszę od razu 4 ułamki. Zacznijmy od 1 dziewiątej. Najpierw zjem jedną kostkę z 9. Wkleję sobie jeszcze raz mój batonik. I najpierw zjadam 1 dziewiątą. Potem zachciało mi się zjeść jeszcze dwie części, czyli 2 dziewiąte. Zjadłam 2 dziewiąte. Potem zjadłam 4. 4 z 9. Zjadłam 4 z 9. To ile jeszcze mogę zjeść tego batonika, żeby zjeść tyle samo, ile poprzednio? No już nic więcej nie mogę zjeść, czyli możemy tutaj wpisać 0. 0 dziewiątych. Możemy tutaj wpisać 0, bo już nic więcej nie mogę zjeść. Nie biorę żadnej części z 9. Pokazałam Wam dwa różne sposoby na rozłożenie tego samego ułamka na sumę innych ułamków. Czy widzisz jeszcze inne sposoby? Poćwicz na stronie Akademikana, link do ćwiczenia znajdziesz w opisie tego filmu.